Gramy, witamy, wysyłamy przeciwnikom hihi, poszło hihi i patrzymy, z kim gramy. If. Co to jest if z Pasowa? Co to za zawodnik? LF z Germany. A to co ja mam? 5, 10. O, powiedzmy jedno bez atu na dobry początek. Tak, nie lubię takiej odzywki. Aurelia z Bułgarii. No proszę bardzo. I Suchitra Roshi z Hindi. I spasował mi dranie. Co to za partner, który pasuje? Na jedno bez atu. Sushi Yoshi nie powinna mi iść do dodania, jeżeli nie miała otwarcia, a jest pode mną, bo przecież proszę. O, tu ma podegra... No, nie miał dodać. No, muszę puścić do króla. I zagram chytrze. Wezmę, ponieważ i tak tych kierów nie wyimpasuje, gram do dziewiątki, żeby spać figur. I czeka, oglądam ósemkę kier. Nie mam przejścia do ręki. Oglądam się na ósemkę kier, a teraz co, zagram trufle. No nie zagram trufle. Dziesiątka waleta, damy pik bije. Nie. No przecież czekałem na ósemkę. Póki co nie ściągam, bo nie mam. Trefel i tak nie gra. Może tak. Może zagra. Pik, dał mi lewe pikową, dobrze. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć lew i jedną wziąłem. No dobrze, dobrze, to ci dziękuję, kolego. Spróbujemy wyrobić lewe treflową wobec tego. Tak chytrze. Ciekawe, gdzie był król trefl. Haha, za impasem. Mamy szansę wziąć lewe tam na trufle. O! Zrobimy to chytrze. Mhm. Odciągniemy kiera. Wyrzucimy pika. Zobaczymy, jak im się ręce zaczną trząść. Mhm. Mhm. Wyrzucimy karo. Mhm. Sprawdzimy piki, bierzemy swoje w krzaki. No, został biorący pik, siódemka nie jest dobra. Może dołożą oba chłopaki. Dołożyli oba, to bierzemy na dróbkie. Dlatego czujne było wyjście waleta kara, żeby dama tref była dojściem do stołu. 4 i 9 wygraliśmy. Ale pięknie nam poszło. Nikt nie wygrał. A, przeciwnicy wygrywali jedno bez ato. Na swojej linii. Ajajajajaj. Uciekli. Karo. No nie mam dobrej odzywki. Jedno bez ato, powiem, to jest zła odzywka. Piotr przyszedł. Piotr Agerbeck z Denmarku. Wziąłem o 3 lewy więcej niż przeciwnicy. A aura po moim bezatu, aura była napakowana. A. Chytrze rozegrałem kiery.
Dawaj, Suci. Nie wiem, co znaczy dwa trefle, czy to było pytanie o starsze czwórki. Nie, nie, trzy piki też nie. No grałem trzy bez atu, piątkę pikową powinno oznaczać. Ma 5, 4 w starszych. No ja mam. Czekam na wis karowy, dostanę 3 karowe. Dwie treflowe to 5 i pikowych 4. No, pasuj. Pasuj, to jest LF, to nie jest IF. No i zróbmy analizę. Analizę wistu. Powinien zawistować w karo. Wist treflowy też jest przyjemny. Lećmy lewe. Nie mamy czasu na hopszturki. Jak weźmiemy 4 treflowe i 2 pikowe, to wygraliśmy. Liczymy punkty. Ja miałem 10, 14 i on miał 8, to 22. Dla nich zostaje 18, ten pokazał 1. No to powinien mieć króla trefl. Kiery im się skrył. Miał króla trefla. O! Ósemka trefl do tu muszę wyimpasować ósemkę trefl. A to tu impasuje wobec tego karo. Podwójny impas, waleta i damy karo robię. A tu będę z lewej impasował ósemkę trefl. Dobrze. A, nie muszę impasować. O, biedny karo wyrzucił. Poszły 4 kara, 5 kar poszło. Po 4 kiery chłopaki mają. O, ten już ma mniej. To wygrałem. Jakbym nie liczył, to wygrałem. 8, 9, 10, 11, 12. To jeszcze karową wezmę. Tam nie wolno było pierwszej lewej, bo by mnie rozszarpali na kiery. Kierami by mnie rozszarpali. Według mnie on już nie ma kar. Wziąłem 10 lew, zanim chłopaki zaczęli gierkę. A król tref singlowy wypadł. To ten miał sushi, tyle kierów miał?
Ojej, po co miał tyle kieru? Nic nie wygrałem? Plus 10, no pięknie. Dlaczego plus 10? Spasuję na początek. Dlaczego plus 10? Albo nie grali trzech bez atu. A i nie wygrywali trzech bez atu. Trzeba no dwa razy, jak ten otworzył karo, trzeba mu impasować z prawej damę z waletem. Król tref mu spadł szczęśliwie. Trzeba było zobaczyć, że ósemka tref się odłożyła, wręcz trzeba ją impasować, a nie trzeba im pasować. Pika pierwszego trzeba było zadzić, bo by ściągnęli cztery kierowe. Dwa karo mogę zgłosić. Mój powinien trzymać piki. Ma czysty wist karowy. W karach też powinien mieć figurę. Mój powinien mieć 15 oczek. Ja mam 5, 6, 7. To 22. Mamy przewagę siły. Powinien powiedzieć 3 bez atu. To nie na 3 bez atu nie mogę powiedzieć. No i może mieć 4 piki. No i ma kiery. Krótki w treflach mu jest. No nie może być krótki w treflach. Zwód. O, nie miał już kar. No to niech przebije. Dziewiątką przebił. Nie ma mniejszej karty od dziewiątki. Cztery karań zostały. Dwa kara im zostały. Przebił zły od drugiej damy. No i ten powinien mieć jakąś lewe kier dla przyzwoitości. A figura kier powinien mieć. To ten już nie ma kar?
No jak nie ma, no co mnie oszukuje? I ten powinien mieć figurę kier jedną. Udaje, że nie ma. Tak, wpycham je w stół, żebym nie mógł zaimpasować kiera. Ja wyczyszczę kiery, żeby mieć pełną jasność. Ten po prawej już nie ma kierów. Ten już nie ma kierów, więc ten ma damę, którą miał mieć. A niepotrzebnie to zrobiłem. Ale ćwiczebny impas taki. Zobaczmy, jaki zapis. Plus 3,5. Szybę za to bym nie wygrał, bo by mnie rozwalili w piki. Chociaż jakbym wziął 5 karowych, dwie kierowe to 7, pikowa 8, mało. Bijemy ich, 17 i 7. Uciekł, Henryk przyszedł. Henryk przyszedł, Henryk z Polandu, a Alex Otcher. Henryk z Polandu plus 500 loginsów. Nie wita się Henryk, 22 lata albo 22 rocznik. No to raczej 22 lata. Jeden trefel. Jedno kier. Zobaczymy, czy ten mój umie licytować. Daj kontra. Już wiem, że trzymasz piki. Pokazałem 5 kierów, 4 kara. Cztery kiery mogą być wymuszone. Pokazałem wartości w karach, w treflach i w kierach. No i w pikach pokazałem wartości. Licytowałem wszystkie kolory. Nie mam do niego siły. Wybieraj kolor. Chyba, że dał lewe otwarcie. No dawaj, LF.
Germany, 500 loginsów, doświadczony, no dawaj. 500 loginsów to nie 1000. Obiecuję, że spasuję. No trudno. Damy karo, trafi. Że weźmy 4 tryflowe i 4 karowe. To 8. 3 kierowe nie weźmie. No nie weźmie. Nie wiesz, biedaku, co wyrzucić? No, przemuś cię ustawił. Trzeba skontrować im te dwa piki. I by leżeli i kwiczeli. Uj, herbatki, które to rozdanie gramy, 3/4 dopiero. Wolno to idzie. Spasować na 5 trefli. 5 trefli by było. A nie mówić. A, 6 trefli. Na 5 karo spasować. O, walec ci wypadł. Więc nie. No nie, nie, nie. No nie w dziewiątkę. A. Wypadł walet, bo ma damę. Napiszę mu. Wziąłby 5 kierowych, 2 pikowe, to miałby 7. I musiałby trafić jednego w karach, damę do trafienia. Puść. Nie w tę stronę. O, ściągnął sypika, biedny. Ojej. Okiera, wszystko jedno, lewy lecą. Źle napisałem. Nie restriction choice, tylko powinno być restricted. Poprawię. Król tref z dobrej strony. No. Szlemik do wygrania. 5 kierowych. Zrzut. Ta reguła mówi, że jak spadł walet kier, to musiał spaść, więc musi mieć damę.
A ponieważ ten z lewej wszedł pikiem, to musiał mieć 8-10 oczek. Miał 9. Czyli król tref po drugiej. Ajajaj, nie zna reguły ograniczonego wyboru. Pięć kierowych. Trzy treflowe to 8, dwie pikowe to 10. W kierach jest coś nie tak. W kierach nie mam nic i bardzo dobrze. Trzecia dama z dziesiątką waletem pik, bardzo dobre uzupełnienie, zwane fitem, no i as karo piąty. Coś to wolno idzie. Panie Heniu, co pan tak wolno gra? Pięć kierowych, cztery karowe to 9 i cztery treflowe 13. O panie Heniu, jak pan mógł? No wystujemy w karo. No on nie umie grać. Puste gasa. Trójkę Matołkowi rzuciłem. Ciekawe jak zrozumie. O, asa tref też nie mam, to co on ma? Kiepski mariaż kier. Króla karo nie ma. Króla karo ma. To już nie weźmie na niego. Inteligent. No jest szczęśliwie bez jednej. Kochani, ja muszę kończyć tę transmisję. Ja dostanę zawału. Kończę, dziękuję.